ta nagroda za Iksu trochę mnie zaskoczyła, bo ja już takim nie jestem apostołem, bo dyrekturę festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna oddałem młodszym kolegom. W tamtym roku oddałem także katedrę kompozycji i teorii muzyki w Akademii Muzycznej, też młodszym kolegom. I tak naprawdę teraz tylko piszę. No jestem szczęśliwy, bo mogę się bardziej skupić, ale z drugiej strony oczywiście uczestniczę w tych wszystkich działaniach na rzecz pokazywania światu muzyki, może nie lepszej, ale po prostu innej, bardziej wartościowej. No i niestety, no, jeżeli naród książek nie czyta, to nie mamy na co liczyć w ogóle. Znaczy na zainteresowanie w ogóle sztuką, a tym bardziej muzyką współczesną. Gorszy pieniądz wypiera dobry pieniądz i to dotyczy prawie wszelkich przejawów tutaj życia kulturowego. Także tu jestem pesymistą, aczkolwiek widzę, że młode pokolenie, moi studenci inaczej działają jak my. Jak myśmy działali 20, tam 30, 40 lat temu. I są zdecydowanie ciekawe pomysły, mają zdecydowanie ciekawe pomysły na te ich festiwale, są inne. No, świat się zmienia, ale generalnie to wszystko jest backgroundowe, to jest wszystko kameralne. Ale tak już chyba musi być. No. Założyłem tak zwane Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Szczera 1, bo to jest, mieszkam na Szczerej 1. No mam fortepian, no i robię takie spotkania towarzyskie. Oczywiście jemy, pijemy trochę, ale generalnie zrobiłem, trzeba powiedzieć, taką mównicę gomułkowską. Jest mikrofon, no i każdy jest tam liderem, każdy ma jakiś wykład. No, staram się mieszać, oczywiście bardzo mieszać różne profesje, bo z tego coś może wyrosnąć bardzo ciekawego. No i oczywiście koncerty. Fortepian kupiłem Blitnera, no i mogę sobie teraz robić takie różne takie happeningi. To też, no, zapraszam kolegów fizyków, kolegów animatorów. Ja współpracuję z Uniwersytetem Artystycznym i zajmuję się tam udźwiękawianiem filmów animowanych i tam przyjaźnię się z wieloma malarzami, grafikami, animatorami, to wszystko nas kapitalnie łączy. Sztuka jest jedna tak naprawdę. I to w tym kierunku powinno iść. Bardzo mnie cieszy ta nagroda ZAIKS-u, bo ZAIKS jest tą kapitalną organizacją, organizacją skupiającą autorów, gdzie wszyscy nawzajem się doświadczamy i wspieramy i inspirujemy. No to jest ważne. No. Jak byłem w Ameryce kiedyś na 14 uniwersytetach, to widziałem, jak oni budują, że stołówka taka wielka, centralna w takim kampusie stanowego uniwersytetu jest jedna. A to dlatego, żeby fizyk jadł obiad z biologiem, a biolog jadł z informatykiem, a informatyk ma jeść obiad z lingwistą. I dopiero z tego coś wynika. Nie?